Nazywam się, powiedzieć jak tak. się nazywam. Nazywam się Paweł Dunin Wąsowicz. Mam 51 lat. Skończyłem studia wyższe, magisterium dziennikarstwa. Pracowałem jako redaktor w gazecie codziennej Życie Warszawy, w tygodniku Przekrój, w miesięczniku Machina. Sam prowadziłem przez pewien czas miesięcznik zatytułowany Lampa. Bardzo mi się to podobało, ale już niestety tego nie robię, gdyż na to mnie nie stać. Obecnie zajmuję się pisaniem przewodników. Czy ty uważasz, Paweł, że to jest skandaliczne, że niestety na prowadzenie magazynu Lampa? Wiesz co, nie uważam, że to jest skandaliczne, natomiast na pewno... Wiesz co, ja powiem, wyliczyłem ostatnio, że nawet jakbym teraz wygrał w Lotto, to stać by mnie było na to przez rok, żeby, bo wiesz co, bo ja już mam takie doświadczenie, że jak się pracuje z ludźmi, to już nie ma sensu powtarzać takiej sytuacji, że się ludziom płaci mało i nie można niczego od ludzi wymagać, bo po prostu to jest fikcja. Moim zdaniem do miesięcznika poświęconego kulturze tyle, ile mniej więcej dopłaca państwo do Odry czy do twórczości, to trzeba mieć jakieś 700... 900 tysięcy złotych rocznie do dopłacania. A i tak tego nikt nie czyta specjalnie. A to... czy Sebastian Kurczyk nie chciałby na przykład sfinansować magazynu Lampę? Ja zachęcam. A czy masz doświadczenie, że Sebastian Kurczyk sfinansował tobie inny magazyn i dzięki temu właśnie w tym magazynie filmowym jestem gościem? Czy nie masz takiego doświadczenia? Ja jeszcze nie poznałam osobiście Sebastiana Kurczyka, ale gdybym go poznała, jestem pewna, że mogłoby to zaowocować czymś ważnym kontraktem. I też warto powiedzieć publicznie, że mógłby Sebastian Kurczyk finansować magazyn Lampa. No w każdym... Wiesz, ja powiem ci, za pół roku, jak minie kadencja pięcioletnia, to ja się wypowiem publicznie na temat... finansowania mnie jeszcze przez Ministerstwo Kultury mojego pisma za poprzedniej politycznej układu. I powiem ci, różnica polega na tym, że tamci urzędnicy moim zdaniem byli niemądrzy, a obecnie są niemądrzy i źli. Więc to jest taka drobna różnica, że ja bym na przykład dzisiaj, gdybym się chciał ubiegać o dofinansowanie od państwa, jak inne czasopisma, to musiałbym się zetknąć z złem, które ja widzę, że po prostu jak ja zaczynam mówić o kulturze, to... Ale myślisz, że zło istnieje? To znaczy obiektywne zło, bo ja na przykład nie lubię... Nie, to jest moje zło subiektywne. To jest zło, które polega na tym, że w takim ministerstwie pewnie pracują bardzo mili ludzie, którzy od góry mają sytuację taką, że muszą wypełniać pewnego rodzaju wizję kultury. No i powiedzmy, to co ja robiłem, jak ja robiłem, no, to pewnie jest zło, no, a dobro to jest tylko, to jest ktoś inny. Ja się bardzo staram odpowiadać na taką wizję kultury, jak teraz ministerstwo, bo ja bym chciała uzyskać, przepraszam, ministra kultury. Chciałabyś uzyskać jakąś na pewno nagrodę? Przepraszam, nawet nie nagrodę, to znaczy uważam, że się za osobę poszkodowaną i chciałam pozyskać przepraszam od ministra kultury. Może być nagrodą od razu. I dlatego staram się malować rzeczy, które odpowiadają wizji ministerialnej i staram się na przykład odnosić się do idei wzrostu gospodarczego i tak jakby wspólnie przeżywać ten moment dumy z tego powodu, nie? Ja kiedyś namalowałem jeden obraz gospodarczy. Ten gospodarczy, no. Tak, to przedstawiał zakłady odzysku papieru toaletowego. W 1984 roku namalowałem ten obraz, bo to było na kartonie techniką farb, tych, jak się takie zwykłe farby nazywają? Nazwy różne. Nie pastele, jak to się mówi. Akwarelki? Nie, plakatóweczki. Plakatóweczki. Zakład odzysku papieru toaletowego. To był obraz przedstawiający wzrost gospodarczy. I Sebastian Kurczyk kupił? Jeszcze nie, zwłaszcza, że nie wiem, co się stało, że zginąłem. Był reprodukowany 20 lat temu w jakimś pamiątkowym numerze czasopisma Lampa. Trzeba z tego, co mam. No dobrze, a mieliśmy mówić o twojej sztuce.
że ja cały czas chciałbym wrócić do jednego tematu. Wydaje mi się, że 15 lat temu ja to wymyśliłem i żaden artysta, żadna artystka tego tematu nie podjęły. Bo nikt nie traktuje poważnie, problem. Bo nikt nie traktuje poważnie. Wszyscy nie mają po prostu strasznego fioka. No, ja traktuję Ciebie dosyć jeszcze poważnie. Ale masz tym problem. Nie wiem, czy nie jest to zostanie takiego. Słuchaj, więc chodzi mi o to, że wydaje mi się, że byli tacy mistrzowie tego malarstwa niderlandzkiego. Jeszcze nie było Holandii i Belgii w tych czasach, to tak. Były Niderlandy. Gdyż jak wiemy, Holandia to są Niderlandzczyk, na jedno wychodzi. No w każdym razie malarstwo niderlandzkie. Tak. Wiesz, tam postacie, cienie, światło, różne rzeczy. No i ten obraz, który moim zdaniem ktoś by naprawdę wygrał, nazywałby się nadające SMS-a. Znaczy, wiesz, dzisiaj nawet nie musiała być nadające SMS-a, tylko ona mogła być pod tytułem pisząca post na fejsie. Tak, SMS to już nie to, bo... No ale powiedzmy, ruchy są podobne, wiesz. To jest osoba, która trzyma aparat w odległości tak. 30 do 40 cm od głowy i za pomocą palca wskazującego ręki prawej, która jest praworęczna, wpisuje coś tam. Tak. Oczywiście obraz aparatu może ewoluować. Obraz też mody, prawda, osoby, która to wpisuje, też może ewoluować. Może to być też osoba należąca do bardzo różnych kultur. I natomiast wracając do sztuki niderlandzkiej, wydaje mi się, że powinna być to kobieta i to raczej młoda kobieta. W tym momencie, i myślę, że zadaniem dla artysty byłoby wejście w twórczy sposób w pewną formułę, pewien rodzaj pastiszu. I cały czas mi się wydawało przez 15 lat, że ktoś coś takiego zrobi, że któraś z kompanii telefonicznych kupi taki obraz, będzie nim szarować i tak dalej. Nic takiego się nie zdarzyło. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Czy nie doszło do fuzji wielkiego biznesu jeszcze z... Samym sobą. Z niderlandzkim malarstwem. Znaczy, że co, że wielki biznes kupił wszystkie obrazy niderlandzkie, których nie było w muzeach i nie potrzebuje... No nie, po prostu oni obliczyli, że im się nie opłaca dawać do reklam te sztuki, bo... Bo tam, i tak wszyscy, i tak, i tak już wszyscy mają te telefony, tak? Chcesz powiedzieć, że tak, no to pewnie tak jest, że nie, po prostu, wszyscy te telefony po mają. Ten taki walor, co ma sztuka, taki podnoszący rangę. W Polsce po prostu nie za bardzo jest istotne i bo tutaj wszyscy są, no nie wiedzą, że jest, w ogóle jest sztuka, nie? To nie jest jak we Włoszech, w Rzymie na przykład, co tam wszyscy się nauczyli, bo na krużganki są gdzieś tam, tylko po prostu to jest beton tylko cały czas. No to skąd mieliby operatorzy sieci komórkowych wiedzieć, nie? Wiedzieć, skąd by mieli wiedzieć w zasadzie? No ja wiesz co, myślę, że jest tyle wydawanych na reklamy bez sensu pieniędzy, że zupełnie by się znalazły pieniądze dla jednego malarza, łamane przez jedną malarkę, a może nawet na przykład zrobić konkurs, na przykład żeby było 10 nagrodzonych prac pod nazwą nadające SMS-a, a może też łamane przez nadające SMS-a. Na przykład byłoby zarezerwowane, że 20% nadających SMS-u to muszą być geje. No nie, no dlaczego nie, no? No znaczy ja to ale tacy wyautowani, na przykład, no to może by, wiesz, była jakaś, jak to by fundacja dla rozwoju tych, nie wiem, no, na przykład, a może 10% dla gejów, a 10% dla... Dla kogoś innego? Nie wiem. Ale w sensie, że... No to słuchaj, jakbyś na przykład, powiedzmy tak, zakładamy, słuchaj, że trzy główne konsorcja telefonii komórkowej składają ci się po 100 tysięcy złotych na konkurs.
Ty jako komisarz tego oczywiście wiesz, że tego procent, jak sądzę. No jakiś uczciwy, uczciwy procent. No tak. No i co teraz robisz? Robisz jedną nagrodę dla jednej osoby, która to wygra, czy na przykład właśnie robisz 10 nagród dla różnych osób, które w różny sposób będą obrazować w plastyce osobę nadającą SMS-a. A czy to będzie, rozumiesz, młoda kobieta, nie młody mężczyzna, niemowlak? To ja tego nie wiem, to jeszcze wiesz, no to jest... Naprawdę wiele zależy od ciebie. Bo na przykład możesz promować same niemowlaki nadające SMS-y. Proszę bardzo. A na przykład 10 obrazów przedstawiających niemowlaki nadające SMS-y, tylko one dostają nagrody. Gdyż i motywujesz to w ten sposób. Ci artyści właśnie, pokazują przyszłość komunikacji. Cywilizacji. Proszę bardzo. Z drugiej strony na przykład możesz zdecydować się, że większość to będą osoby, które nadają SMS-y w wieku, no, 80+. I w tym momencie na przykład pokazujemy możliwość tego, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby nadać tego SMS-a. Nie, korzystanie ze smartfona. Nigdy nie jest za późno. No, tak. Więc, ale teraz wróćmy do głównego tematu. Czemu ty, jako malarka, Asia Gąska, tak, nie namalowałaś tego obrazu? Bo nie miałam jeszcze... deklarowanego? Kurczę, nie wiem, bo jest tak wiele rzeczy, które można namalować. No, dlatego. Bo jest bardzo wiele rzeczy, które można namalować. Mam zakolekowane bardzo dużo pomysłów. No i, no nie wiem. No, więc nie wiem. Może przyjdzie na to czas. Przyjdzie może na to czas. Była taka piosenka z lat 60., a może nawet jeszcze 50. Ale co, i myślisz, że jakby, że to by... Ważne, wiesz co, widziałem, że masz tam w tamtym pokoju parę obrazów. Jakbyś się poświęciła... Chociaż nie, no, do tego są potrzebne dwie ręce, bo jedną ręką trzeba nadawać ten telefon, drugą ręką dodać SMS-a, czwartej ręki nie masz do tego, żebyś namalował obraz. Można komputerem sobie poradzić z takimi rzeczami. Możesz zaprosić jakąś koleżankę. Masz koleżanki? Mam kilka, mam. Naprawdę? Nie duże, ale trochę, no. A jak wyglądają? Czy są wesołe, czy smutne? Ojej, no nie wiem, to zależy od dnia, to nie ma tak, że jest cały czas, nie? Takim samym, nie? Są podobne do mnie, wydaje mi się. Rany boskie, żadna nie waży więcej niż 50 kilo? Prawdopodobnie, ale nie wiem. A ta wysoka blondynka, co była na zdjęciu, to może ona jest parę kilo cięższa, co? To musisz dowiedzieć się od niej, ja nie wiem. Ważyłaś ją? Nie ważyłam. Nie robię tego, nie. No dobra, ej, no zobacz, jest 13 minut. I co, wystarczy? Chyba wystarczy, bo i tak ludzie nie lubią dłuższy treść. To możemy nagrać następne nagranie czymś innym. Możesz? No dobra. Ale jesteś zadowolona z tego, co... Tak, to jest dobra telewizja, moim zdaniem. To tak, wiesz, ciągiem dyskusja, ale dobra telewizja. Wydaje mi się, że mówiliśmy po polsku. Na jakieś tematy. Jakie stawne. No. Takie, no. Trzymaj.